Dwie petycje rozpatrzy Suwalska Rada Miejska podczas najbliższego posiedzenia, które zaplanowano na środę 28 lutego. Pierwsza z nich dotyczy poprawy bezpieczeństwa na ulicy Franciszkańskiej. W dokumencie sporządzonym przez mieszkańców znalazły się spostrzeżenia i argumenty, które według merytorycznej komisji zasługują na uwzględnienie. Oczywiście ostateczny głos należy do całej Rady, ale raczej niespodzianek nie należy oczekiwać. Mieszkańcy czterech wielorodzinnych budynków położonych wzdłuż nowo przebudowanej ulicy Franciszkańskiej narzekali w petycji, że lepszej jakości droga spowodowała, iż jej użytkownicy, kierowcy, poruszają się nią zbyt szybko. Uznali też, że nowe parkingi urządzone na skrajach jezdni, w sytuacji gdy stoją na nich auta, mocno ograniczają widoczność kierowcom wyjeżdżającym z osiedlowych podwórek. Zażądali przebudowy przejścia dla pieszych w sposób, który zmusiłby kierowców do istotnego zmniejszenia prędkości, ale proponowane progi zwalniające, w ocenie zarządcy drogi, istotnie podniosłyby tutaj poziom hałasu, co finalnie też nie byłoby satysfakcjonujące dla osób mieszkających w tej części osiedla. Z projektu uchwały i jej uzasadnienia nie wynika jednoznacznie, że na Franciszkańskiej powstanie wyniesione do góry przejście, pewne jest natomiast, że rozwiązany zostanie drugi problem – ograniczona widoczność. Nie ma przeszkód, by naprzeciw wyjazdu z osiedla stanęło lustro, które ułatwi kierowcom bezpieczne włączenie się do ruchu. Druga petycja dotyczy tej samej części miasta. Na skrzyżowaniu ulic 11 listopada i Franciszkańskiej w efekcie niedawno zakończonej przebudowy powstało rondo, które mieszkańcy postanowili nazwać. Wybrali dla ronda patrona w osobie świętego Franciszka z Asyżu. Komisja zajmująca się petycjami nie miała uwag do wskazanej postaci i zaakceptowała propozycję. Formalnością zdaje się być zatwierdzenie propozycji przez Radę Miejską.